Witam Was, jest on Bartek. Dzisiaj zapraszam Was do pierwszych wrażeń związanych z Moto 360. W rozpakowaniu tego zegarka obiecałem Wam, że pokrótce przybliżę proces pierwszego uruchomienia zegarka. Tak więc po przytrzymaniu przycisku Power ukazuje nam się animacja od Motorola. Musimy chwilkę poczekać, aż system nam się wczyta. No i pierwsze, co musimy zrobić, to wybór języka. Ja wybrałem język angielski, ponieważ Android Wear w tym momencie niestety nie obsługuje języka polskiego. No i następnie zegarek prosi nas, aby sparować go z naszym telefonem za pomocą technologii Bluetooth, a także aplikacji Android Wear. I dosłownie po chwili jesteśmy gotowi do używania naszego zegarka. I po pierwszym uruchomieniu systemu ukazuje nam się krótki tutorial pokazujący, jak mniej więcej używać systemu Android Wear. Dobra, tak więc przejdźmy sobie do pierwszych wrażeń związanych z Moto 360. No i zaczniemy od wykonania. Pierwsze, co mi się naprawdę spodobało, to skórzany pasek. Jest on wykonany z prawdziwej skóry i to naprawdę czuć. Sprawia to wrażenie naprawdę bardzo solidnego rozwiązania. Natomiast jestem pewien, że po pewnym czasie, po dłuższym użytkowaniu, ten pasek na pewno będzie się lekko odkształcał. No i będzie też się tak jakby wycierał, ale jest to proces według mnie naturalny dla właśnie naturalnej skóry, więc myślę, że z tym nie ma najmniejszego problemu. Co do samej klamry, tutaj chodzi ona dość ciężko, natomiast nie zaliczyłbym tego jako wadę, ponieważ ona po prostu nam tutaj nie lata, nawet kiedy w ten sposób jakoś potrząśniemy sobie zegarkiem, kiedy nie jest ubrany. Co do samej koperty, jest ona wykonana dookoła ze stali, w moim przypadku w kolorze czarnym. Na rynku polskim również możemy nabyć sobie wersję z tą kopertą w kolorze srebrnym i wtedy dodatkowo mamy skórzany pasek w kolorze szarym. Moja wersja jest, z tego co widzicie, właśnie czarna. Co do plecków, a w zasadzie tylnej części koperty, mamy tutaj tworzywo sztuczne, nie jest to już metal, natomiast myślę, że nie uważam tego w żaden sposób za wadę, chociaż nie wiem, czy po pewnym czasie po prostu to tworzywo nie będzie tutaj zbierać zarysowań. No i jak możecie zobaczyć, na samym środku mamy pulsometr. Tak więc na przodzie znajdziemy ekran, z tego co pamiętam przekąt na 1,65 cala, jeśli się mylę, to oczywiście mnie poprawcie. Rozdzielczość to 320x290 pikseli, no i według mnie przy takim rozmiarze ekranu ta rozdzielczość mogłaby być minimalnie większa i wtedy te czcionki wyglądałyby troszeczkę lepiej. Wiele osób psioczy na to, że tutaj na dole nie jest w pełni ten ekran jakby okrągły, czyli na dole posiadamy ten jakby czarny element, który zabiera nam trochę przestrzeni roboczej. I tutaj są umieszczone różne czytniki, czujniki, które na przykład badają poziom nasłonecznienia i wtedy odpowiednio dobierają nam podświetlenie ekranu właśnie w trybie automatycznej jasności. To, co mi się bardzo spodobało, a jest to może, można powiedzieć, taki szczegół, to że ekran jest lekko taki wypukły tutaj na rogach i jest właśnie lekko ścięty. Co w połączeniu z różnymi tarczami zegarka bardzo fajnie to wygląda według mnie i bardzo fajny efekt to daje. No ale to jest oczywiście już takie subiektywne zdanie. Do plusów należy zaliczyć na pewno obecność przycisku Power i to jest takie główne usprawnienie w stosunku do LG G-Watch, którego wcześniej używałem. Co do samego ekranu jeszcze wrócę. Kolory są jak najbardziej w porządku, kąty widzenia również. Natomiast myślę, że taka widoczność właśnie w jasnym słońcu mogłaby być troszeczkę lepsza, ale na szczęście Android Wear przychodzi nam tutaj z pomocą właśnie z opcją Sunlight Mode. Co do samego działania, tutaj również nie mam większych zastrzeżeń. Zegarek działa całkiem płynnie i nie napotkałem tutaj jakichś większych problemów. Co do baterii, mamy tutaj baterię o pojemności 320 mAh. Nie jest to 400 mAh, jakie mogliśmy spotkać na przykład w LG G-Watch. No i pod względem działania na baterii na pewno jest gorzej w porównaniu do innych smartwatchów właśnie z Android Wear na pokładzie. Maksymalnie co w tym momencie uzyskałem, to jest około te 12 godzin na użytkowanie po prostu od odłączenia ładowarki, nawet troszeczkę więcej, więc myślę, że spokojnie przy takim normalnym, jakoś niemocnym użytkowaniu bateria w zupełności powinna nam wystarczyć na 24 godziny spokojnego użytkowania naszego zegarka.
No i myślę, że jest to całkiem ciekawy zegarek na pewno i pod względem, najbardziej właśnie chyba pod względem wyglądu, i myślę, że właśnie tutaj Moto 360 wszystkie swoje braki, wszystkie takie swoje, można powiedzieć, drobne wady właśnie naprawia tym swoim pięknym wyglądem. Tak więc w pierwszych wrażeniach związanych z Moto 360 to jest chyba na tyle. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego zegarka, to oczywiście śmiało zadawajcie je w komentarzach. Postaram się wszystkie kwestie, jakie będziecie chcieli poruszyć właśnie w recenzji tego urządzenia. Tak więc ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.